No i tak, poszukiwania chyba zakończone sukcesem, jeśli to można nazwać sukcesem, ale no ale coś tam już znalazłem. Tu jeszcze jakiś kawałek metalu, to prawdopodobnie podkładka z, tutaj z mechanizmu różnicowego. No i tak. Nie wiem, czy to będzie widać, na ile to będzie widać, ale rusza się tam ta zębatka z mechanizmu różnicowego na wszystkie strony. O. I jeszcze ota. Tylko to będzie widać, jak poruszam kołem. Czyli o kurczę, coś tu nie widzę, co ciemno się coś zrobiło. Nic. I robimy tutaj uchwyt, żeby to jakoś wesprzeć całą tą dupę, odkręcić koła, odkręcić zwolnicę, zajrzeć się od razu do hamulców. No i trzeba ten cały mechanizm różnicowy rozebrać i zobaczyć, co tam się dzieje. Na potrzeby tego remontu, znaczy tego wyciągnięcia tutaj mechanizmu różnicowego, musimy zdjąć całkiem koła, zwolnicę. No i jestem zmuszony sfabrykować taki oto uchwyt, nie uchwyt, tylko stojak. O, stojak, żeby to jakoś stało. Na razie sobie tylko połapię na 220, a później jednofazowym, a później trójfazowym na warsztacie, bo nie mam tutaj przedłużacza. Można trójkę dać. Co? Trójkę. No to daj, ale zobaczymy, czy ten. Aby tylko zapłać zaraz tam przy tym. Teraz to na środku. Nie wiem. Nie tam to na razie zacznie. No tam to ładnie. No tak? No chyba tak. Aby zerwać. No.
No. No. Teraz z drugiej strony. Pamiętacie, jak wam pokazywałem, że w oleju, po spuszczeniu oleju był znaleziony kawałek łożyska giełkowego, później jeszcze kawałek blaszki i jeszcze później po dokładnym sprawdzeniu oleju znalazłem jeszcze kawałek zęba z jakiegoś koła zębatego. No już zacząłem się martwić. Czajcie, że to o tutaj co jest. Nie wiem, czy będzie widać, ale ta śruba blokuje ten wałek. Czajcie, że ona jest. Zostało tam kawałek jej urwana. Teraz to będzie problem. Jak ją stamtąd wyciągnąć? Bo dalej nie można wyciągnąć tego wałka. Także no nie będzie takie hop siup. No nie będzie takie proste. Co jeszcze mi się podoba, to wam pokażę. Co mi się podoba w John Deere'ze. I czy to stary ciągnik, czy nowy. Wchodzę sobie na katalog online. Teraz nawet tam mamy część potłumaczone po polsku. Lista części, to jest dyferencjał. I tutaj mamy cały schemat, co i jak. To jest ten wałek, co trzeba. Tu są te zębatki, co mi trzeba. Te giełkowe łożyska. Podkładka oporowa. I jeszcze tutaj coś jest. Nie wiem, co to jest, to sprawdzę sobie. I tutaj. O, i tutaj po polsku wydrukowane, podkładka oporowa, o. Wydrukowałem sobie tą część, co mi trzeba i elegancko, to są wszędzie numery katalogowe. Puśćmy to. Piszę od razu, ile czego jest, to na przykład jest śruba, że powinno być 10 sztuk. A raz 10, ja to patrzyłem te a rolka igiełkowa, o, to jest do łożyska, 42 sztuki powinno być. No nic, ja jakoś to kombinuję. Tata zaraz przyjdzie i pomyślimy, co z tym fantem zrobić, jak to wydostać, jak to rozebrać. A z wami się żegnam do następnego odcinku. Następnym może będzie jakieś składanie. W końcu, bo jak na razie to tylko rozbieram. Trzymajcie się, cześć.